Niecałe 4 lata temu byłem we Włoszech. Pamiętam, jak zamykałem oczy, by promienie słońca mnie nie oślepiały. Moja twarz była smagana przez bryzę morską. Wdychałem ten ocean. Pod stopami miałem kamienie. Jedyne, o czym wtedy marzyłem, to pozostać tak, w zastygnięciu, z zamkniętymi oczami i wyobrazić sobie, jak mnie właśnie wyobraźnia unosi wysoko do góry, ponad nieboskłon. Imagine z 2012 roku opowiada o Janie, gościu, który jest instruktorem osób niewidomych i który stosuje dość kontrowersyjne metody. Pewnego dnia trafia do ośrodka w Lizbonie. Hej! But please remember you're not to teach orientation by yourself. Imagine jest takim dziełem, który pokazuje moc dźwięku w filmie, za który ten dźwięk był odpowiedzialny Jacek Hamela i Guillaume Lebras. I Jan w tej roli Edward Hawke uczy dzieci echolokacji. Stara się, aby oni nie używali laski. Pewnie dlatego, że twierdzi, że ta laska trochę uwłacza godności osób niewidomych. Jan chce pokazać, że osoby niewidome potrafią się poruszać bez tej laski. Oni dadzą radę i nie muszą pokazywać światu, że są niewidomi. I ta warstwa dźwiękowa, skoro echolokacja, to tutaj każdy dźwięk, każdy szmer jest ważny, ma gigantyczne znaczenie. Właśnie to wszystko wybrzmiewa w tej warstwie dźwiękowej. Bo Jakimowski też stosuje taki zabieg, że kamerę kieruje właściwie w twarz bohaterów. Szczególnie to widoczne jest w scenie, w scenach, gdy wychodzą na zewnątrz, wychodzą spoza tego ośrodka. Kamera skierowana na twarz, a tyle się dzieje wokół. Inni reżyserowie by to pokazali. Jakimowski jest jednak za intymnością, za bliskością twarzy kadru, za bliskością twarzy w ekranie. I wszystko, i my musimy, i my jako widzowie, musimy sobie wyobrazić, użyć wyobraźni do tego, co dzieje się poza kadrem. A poza kadrem dzieje się naprawdę wiele. Ruch uliczny, pieśń, z tego naprawdę dużo, więc warstwa dźwiękowa miała tutaj wręcz fundamentalne znaczenie. Ten film, oprócz tego, że stoi obrazem, ja bym nawet bardziej powiedział, że stoi dźwiękiem. It is a matter of the patient's safety. Is it a man or a woman? I think it's a... Is it because of the shoes? Yeah. Lizbona to piękne, malownicze miejsce. To jest perfidny zabieg twórców, bo wybrali przepiękne miejsce i chcielibyśmy go podziwiać. Czasami tam podziwiamy te liście drzew, róże,
statek gdzieś tam wpływający do portu. My to wszystko podziwiamy, ale to podziwianie, albo jeszcze jak te promienie słońca padają na twarz bohaterów, to jest niesamowite. Ta przepiękna gra światłem. I to jest bardzo perfidne zagranie, bo my to widzimy. Ale mamy też świadomość, że bohaterowie w tym filmie, bohaterzy, nie widzą tego. I to jest dopiero takie przeszywające, naprawdę mocno przeszywające naszą duszę, że my możemy dostrzec to piękno. Oni muszą to piękno sobie wyobrazić. And what about you, Ava? I was just passing. Some of us think you're lying to us. You know how to walk without a cane. Do you think I could too? It's dangerous. Please. I want to try now. Ian? Come back! W warstwie scenariuszowej nie brak wzruszeń, uśmiechu oraz wyżej wspomnianego lizbońskiego słońca. Nie wszystkie jednak wątki wybrzmiały, nie wszystkie jednak wątki scenariusz rozbudowywuje. No ale, drogi widzu, myślę, że tak mógł powiedzieć Jakimowski. Drogi widzu, imagine, wyobraź sobie. Szczególnie ten tytuł wybrzmiewa na końcu filmu, na genialnym, fenomenalnym zakończeniu, gdzie pozostaje nam po prostu wyobraźnia. Wyobraźnia, co to mogło dalej się stać. You're a danger. A danger to yourself and to the blind people. Show us how to walk without a cane by tongue clicking. Za czułe poprowadzenie widza w świat niewidomych, za to, że my przez chwilę mogliśmy się stać niewidomymi przez te 100 minut. Obraz Imagine Andrzeja Jakimowskiego dostaje ode mnie ocenę 8 na 10. Recenzja ta powstała w ramach Centrum Systemowego Rozwoju Kana, w którym to w mojej serii przyglądam się filmom, które zdobyły wyróżnienie na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. I tak samo było z Imagine, która w 2013 roku na 27 edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej otrzymało Nagrodę Grand Prix. Także kochani, dzięki za dzisiaj i do zobaczenia klasycznie za tydzień w czwartek o godzinie 18:00, gdzie wracamy do absurdalnego świata braci Coen. Trzymajcie się, udanego tygodnia wam życzę. Cześć, hej! Is anybody else? Oh, then no good. Are you surf? Well, a little. You want to smell it?